Bronisław Taraszkiewicz ma ulicę w Bielsku Podlaskim oraz jest tam patronem liceum z białoruskim językiem nauczania. Zaś Jakub Kołas i Janka Kupała mają swoje ulice w Hajnówce. To dwa miasta na Podlasiu, w których spory odsetek ludności stanowi białoruska mniejszość. Rozgłośnia Radio Swoboda na swojej stronie internetowej publikuje wywiad z Maciejem Korkuciem. Przedstawiciel IPN zwraca uwagę, że Bronisław Taraszkiewicz propagował komunizm i nazywał faszyzmem rządy sanacji. Żadna osoba, która jest symbolem zbrodniczych, totalitarnych ideologii, nie jest warta uczczenia w Polsce, mówi. Historyk informuje, że w kwestii ulicy Janki Kupały nie ma problemów, gdyż nie był on aktywnym działaczem komunistycznym. Natomiast w sprawie zmiany nazwy ulicy Jakuba Kołasa decyzja jeszcze nie zapadła. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Francja włącza się w próbę rozwiązania politycznego kryzysu w Libanie. Francuski minister spraw zagranicznych spotkał się z przebywającym w Arabii Saudyjskiej libańskim premierem. Równocześnie poinformowano, że premier Hariri przyleci w sobotę do Francji. Libański premier najpierw wyjechał do Arabii Saudyjskiej i tam 4 listopada niespodziewanie podał się do dymisji. Władze Libanu oskarżyły Saudów, że zmusiły Haririego do dymisji i teraz go przetrzymują. Sam polityk zapewniał w wywiadzie telewizyjnym, że jest w Rijadzie z własnej woli, a dzisiaj potwierdził to saudyjski minister spraw zagranicznych Abdel Al-Jubayr. Premier Hariri mieszka w Królestwie Arabii Saudyjskiej z własnej woli, podał się do dymisji, a powrót do Libanu to wyłącznie jego sprawa. Wczoraj francuski prezydent Emmanuel Macron zaprosił Haririego z rodziną na kilka dni do Francji, co miałoby pomóc rozwiązać tajemniczy kryzys polityczny. Dzisiaj libański prezydent poinformował, że Hariri zaproszenie przyjął i będzie w Paryżu w sobotę. Z premierem spotkał się też w Arabii Saudyjskiej francuski minister spraw zagranicznych. Francja jest krajem, z którym Liban, niegdyś francuska kolonia, ma największe w Europie związki. Sam premier Hariri to syn innego niegdysiejszego libańskiego premiera, zamordowanego w 2005 roku w Bejrucie Rafika Haririego. Przypuszcza się, że polityk dlatego uciekł do Arabii Saudyjskiej, gdyż jego rodzina posiada tam nieruchomości i sporą część majątku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. Po reklamie. Polskie Radio 24, minęła 21.30, czas na informację dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Mateusz Morawiecki apeluje do europosłów, by zachowali odpowiednie proporcje i stosowali te same standardy wobec wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zdaniem wicepremiera, ataki na nasz kraj nie wiążą się z obroną żadnych wartości, ale grup interesów. Łatwiej jest radzić sobie z poważnym partnerem, którego siła na arenie międzynarodowej rośnie, tak jak rośnie siła Polski, jeżeli się nas wciska do kąta. I dlatego te działania takie rodem z XVIII wieku, które uprawia Platforma Obywatelska, są takie smutne w gruncie rzeczy. Te oczywiście nam szkodzą, ale z drugiej strony nie należy się nimi przejmować. Gospodarka bardzo dobrze się będzie dalej rozwijała. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki mówił też, że europosłowie z Polski, którzy opowiedzieli się za rezolucją Parlamentu Europejskiego wymierzoną w nasz kraj, próbują zbić na tym kapitał polityczny. Wczoraj Parlament Europejski skrytykował sytuację w Polsce i rozpoczął przygotowania do uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Niemcy próbują opóźnić pracę nad zmianami w przepisach, które mają uderzyć w Nord Stream 2. Tak wynika z ustaleń Polskiego Radia i rozmów z unijnymi dyplomatami. Polsce na tych zmianach zależy, bo uważa, że budowa drugiej magistrali gazociągu północnego jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego. Nowelizację dyrektywy gazowej zaproponowała Komisja Europejska. Więcej o tym temacie w kolejnych informacjach dnia. Firma Autosan wygrała postępowanie na dostawę 28 autobusów dla
dla wojska, poinformował wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Wartość zamówienia wynosi około 22 350 tysięcy złotych. Umowa ma zostać podpisana 29 listopada. Pod koniec sierpnia firma Sanoka straciła szansę na kontrakt z wojskiem wart 30 milionów złotych, gdyż spóźniła się o 20 minut ze złożeniem oferty. Jeden z dyrektorów Autosanu, odpowiedzialny za przetargi, został zwolniony dyscyplinarnie. CBA złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Bilety na mecz za kulturalną jazdę. W Zabrzu kierowcy byli nagradzani za przepuszczanie pieszych na pasach. Przy jednym z przejść wspólnie z policjantami czekali piłkarze Górnika Zabrze. Kierowcom, którzy ustąpili im pierwszeństwa, przekazane zostały pamiątki klubowe i bilety na najbliższy mecz. Dzień dobry. Proszę się nie bać. Nigdy pan nie wie, komu pan ustępuje. Wie pan, komu pan się ustąpił na przejściu dla pieszych? Igor Angul, aktualny lider szef. Zorganizować, żeby w jeden fundusz włączyć tyle branż firm.
wiadomo, że ten pomysł w żaden sposób powieść nie może. A on mi odpowiedział. No wie pan, ja byłem młody, ja musiałem, ja dostałem polecenia i taka jest jego mowa. I dzisiaj też dostał polecenia. I człowiek mówi to, co mówi. I to nie jest tak, że to jest bezwiecznie mówione. Te wszystkie wystarczała dyskusja, to jest konkretnie nakierowane właśnie na to, żeby Polska, broń Boże, nie poszła w kierunku konserwatywnym. Broń Boże, to jest zakazane i będą działania naprawdę bardzo poważne. To nie jest koniec tej całej akcji, tylko trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tak się dzieje. I czasami potrzeba tej polityki bardziej finezyjnej, nie takiej mocnej ciosanej, tylko bardziej finezyjnej. Czasami trzeba posługiwać się sprytem trochę, żeby ominąć niektóre raty, bo tych rat jeszcze będzie bardzo dużo. No, chyba że w tym środowisku konserwatywnym również oni funkcjonują. Jeżeli funkcjonują, to to będzie trudno. To będzie bardzo trudno. Natomiast na razie jest to ogromny atak, a przede wszystkim atak jest na to, że my jesteśmy narodem katolickim. Proszę Państwa, przecież dlaczego? Czy Wy Państwo myślicie, że tych uchodźców, oni z takiej przyjemności przyjmują w tych państwach zachodnich? Otóż nie. Oni też ich z takiej przyjemności nie przyjmują. I na przykład w Polsce Wolność Polski pisze, że jak oni przyjdą do nas, to my się dopiero odrodzimy, prawda? Bo na razie to my jesteśmy jakieś nieradomostwo. Czy dopiero odrodzimy. I nie ma się co takich wstydzać, że polityka rządu, która powiedziała jedną z nas nie, że ona da na dalszą metę egzaminu. Bo proszę Państwa, trzeba myśleć dalej. Niebywały sposób myślenia tych ludzi. I oni będą próbowali dopiąć swego. I to zrobią w bardzo legalny sposób, o tym się już przepompuje w Europie. Otóż, proszę Państwa, będą nadawane tym uchodźcom obywatelstwo. I spokojnie oni przez granicę przyjdą, a nie do Polski, bo wszędzie nie musimy ich puścić. Będziemy, proszę Państwa, mieli tu różne ekspresy, bo za to będzie zapłacone. Dlatego także ma gmina na różnych innych samorządowych jednostkach poczywa ten obowiązek, aby ochronić obywateli. Trzeba zadbać o ujęcia wodne, bo już się przebąkuje, że można tam, prawda, coś wysłać, że można inne rzeczy robić. No i zawsze jest bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, i można myśleć, że sprawa jest skończona, bo sprawa nie jest skończona i oni będą na wszelkie sposoby myśleć, jak tu ewentualnie legalnie to wprowadzić. Nie wierzcie, że nie macie, oni pod wpływem działalności i wypowiedzi naszego rządu zmienili swoją taktykę, bo oni taktykę mają od stuleci i oni wiedzą, do czego prowadzą. Proszę Państwa, to niebezpieczeństwo jest. Nie można tylko mówić, że jesteśmy bezpieczni, bo mamy Amerykanów na granicy wschodniej. Ale my musimy także o kwestii zachodniej pomyśleć, jak to będzie wyglądało. Patrzeć, kto tu przybywa i w jaki sposób i po co. To są naprawdę narzędzie atak medialny, światowy, ogromny, to trzeba sobie zdać sprawę, żeby pod pretekstem tej praworządności, którą szczególnie tam się ją przestrzega, a tak się przestrzega, że można, jak to pan Szymon powiedział,
Węgier. No bardzo podobał mi się również europoseł też Węgier. Pan europoseł Lundgren. Skandynawowie to są ludzie bardzo spokojni i rzadko kiedy ich można wprowadzić do równowagi. Ja widziałam, że ten człowiek jest niebezpieczny. Jakim prawem wy wtrącacie wewnętrzne sprawy Polski? Czy wy myślicie, że tak będziecie postępować wobec Szwecji? My nie pozwolimy Szwecji sprzedać Unii. No jego wypowiedź. Czyli ten człowiek też zdał sprawę, że dzisiaj jest jakaś tam Polska, prawda? A za chwilę może być Szwecja. Jak nie będzie grzeczna i liberalna i się nie podporządkuje tej całej doktrynie. I proszę Państwa, naiwnością jest niestety także mediów publicznych, że oni pewnych rzeczy głośno nie mówią. Albo każdy się boi powiedzieć, o co tu chodzi. No nie wiem, dlaczego tak jest, bo już tam powinno być na tyle świadomości, że ludzie powinni o tym wiedzieć, że nie można tego zmniejszać. Chyba, że można się polecać, to już trudno. I jeszcze bym chciała trzy zdania powiedzieć na temat tego. Proszę Państwa, państwo się zmienia na dobre. Idą pewne rzeczy w dobrym kierunku. Jeszcze wiele spraw, które niestety nie idą. I tu trzeba pomyśleć o kwestiach substancji narodowej. Bo jeżeli jest rząd konserwatywny, faktycznie deklaruje, że jest ważna sprawa obywatela. To przede wszystkim, proszę Państwa, uwolnić nas od GMO, a możemy uwolnić, bo mieliśmy tutaj swoich profesorów także na antenie, którzy mówili o tym, że mamy swoje rośliny białkowe, które są w stanie dostarczyć zdrowia. Musimy także zadbać o to, żeby, ponieważ ogromna dyskusja się wytworzyła na temat szczepień, jak ten lobby farmaceutyczny to faktycznie w tym kraju funkcjonuje. I o co tu chodzi? Jakie jakości to są szczepionki? I kiedy je podawać? Jak je podawać? I co się z tym dzieje? No natomiast już, proszę Państwa, żeby zmuszać wszystkich, dać do Rosji, żebyśmy od stycznia wyszczepili na grypę, to jest przesada. To jest przesada. Ja bym chciała, żeby jednak pewne rzeczy postawić obywatelowi, żeby on mógł decydować. Proszę Państwa, także jeżeli chodzi o gospodarkę, jest wiele do zrobienia. Przede wszystkim, proszę Państwa, sprawą ważną dla gospodarki jest logistyka. Jeżeli my mamy autostrady, część autostrad jest państwowych, a jedna autostrada, Kurczykowska, jest prywatna. I tam kosztuje ten kawałek 75 zł, od Konina do Warszawy 10 zł. Czyli w jaki sposób to trzeba ujednolicić? No musi być ustawa o jednolitym opłatach tych transportowych, bo takich anomalii być nie może, że jeden zarabia tyle pieniędzy, państwo oczywiście znowu nie. I tak to się dzieje. Nie. I proszę Państwa, nie zawsze. Nawet dobre chęci powodują to, że jest efekt ekonomiczny taki, jak oczekujemy. I podaję przykład polskiego cukru. Nasza jest to firma, która powstała w ogromnych bólach i przyjęliśmy tą ustawę, która jest bardzo mocno zainteresowana o losy tej firmy. Ponieważ po pierwsze zmienia się ludzi na swoich, nie zawsze kompetentny, tamten też wyszły, ale ludzie dobry, bo nie był podporządkowany. Bez reszty, prawda, jak to mówią, bez reszty nie był podporządkowany, więc musiał odejść, a to był człowiek, który wiedział, jak ten rynek jest wrażliwy. Natomiast teraz słyszę takie głosy i ze strony ministra rolnictwa, i ze strony także polityków niektórych pisowskich, że trzeba na bazie tej firmy budować jakiś kontur spożywczy. Państwa, to jest koniec tej firmy. Nigdzie na świecie w ramach rynku tego koncerny nie zajmują się
pomidorów i ziemniaków. One robią cukier. I owszem, ta firma ma się rozwijać, ma wychodzić poza granice państwa ze swoimi spółkami, żeby zdobywać inne rynki i nie rozdrabniać się na różne produkty, bo to do niczego nie prowadzi. Jeżeli pan minister chce, to niech on zrobi to pożyczkę. Okej, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby rolnicy mieli gdzie przetwarzać swoje produkty, ale zostawcie nam Boga tą firmę w spokoju, żeby ona pracowała na zyski, bo pracuje w tej chwili, ale żeby ona mogła przetrwać. Bo atak wierny poprzez zmianę całej procedury, jeżeli chodzi o kwoty cukrowe, idzie atak ogromny, jeżeli chodzi o koncerny. No a ci politycy mi mówią tak, ale pani Daniela, w tej chwili cały rynek światowy jest rozwijany. Ja to tak zawsze było. Jeżeli ktoś śledzi ten rynek od dawna i to wiedzą cukrownicy, którzy w tej spółce pracują, że bywają takie okresy, że gdy Brazylia wypuści ogromną ilość cukru chinowego na rynek światowy, że jest zachwianie cen. A u nas jeszcze szczególne, chociaż mamy jeszcze koncerny zagraniczne, które też zaniżają ceny. I teraz, żeby ta firma miała przetrwać, ona już nie może jakimiś absurdalnymi historiami się zajmować, tylko się ma zajmować tym rynkiem i zdobywać ten rynek coraz szerzej. Ona ma konfekcjonować cukier, a nie robić ziemniaków w pracaniu. To nie zrobi inna firma. Dlatego mówię i przestrzegam. I to nie jest tak, że zawsze musi być ten, który jest taki bardzo wierny i który będzie przytakiwał i będzie chwalił ministra, bo nie zawsze ten minister wie, jak ten rynek funkcjonuje. Także tutaj też proszę o tę pewną rozwagę, jeżeli chodzi o obsadzanie stanowisk w tych firmach, bo można przedobrzyć i można niestety te firmy stracić. Dlatego te krótkie słowa ja już tutaj muszę powiedzieć, oddam koleżance głos, ponieważ ona jest z gminy i ona teraz państwu powie, jak się pewne rzeczy przekładają na tereny takich małych gmin, gdzie ludzie mają ogromne problemy i z czym mają te problemy, to proszę koleżance. Przed chwileczką pani mecenas będzie Tabary, pani burmistrz miasta i gminy Świętokrzyskowa, pani Wiedza Ramoszewsk. Chociaż po tych wszystkich wypowiedziach chcielibyśmy wrócić do pani mecenas z pytaniem o ocenę, skoro jesteśmy przy problemach gminnych i nie tylko, nowych propozycji z ordynacji wyborczej do samorządu, ale to zajmijmy się tymi problemami bezpośrednio. Gminy Świstyngowa i również miasta. Szczęść Boże Państwu. Szanowni Państwo, ja jestem burmistrzem mniej więcej gminy, można powiedzieć, bardzo małej gminy. Na samym gminie województwa lubuskiego, bo ktoś nie wiedział, gmina Świstyngowa, 5200 mieszkańców, powierzchnia niecałe 100 km2. I problemów takich gminy małej jak nasza, którą reprezentuję, jest wiele. Ale największym chyba takim problemem, które od 2005 roku nurtuje mieszkańców naszej gminy, to jest problem składowania osadów komunalnych na terenie powiatu łukowskiego. Nie mówię tutaj tylko o mojej gminie, gminie Świstyngowa, ale też mówię o gminie Tchowa. Szanowni Państwo, mieszkańcy już w 2005 roku zbierali podpisy, próbowali interweniować u władz ówczesnych wtedy gminnych i u burmistrza i u kierownika ochrony środowiska, że dzieją się niedobre rzeczy w sprawie ochrony środowiska. Mało tego, nie ochrony, a może degradacji, tak jak powiedziało, degradacji tego środowiska. Wtedy trwa od 2005 roku. Ja zostałam burmistrzem w 2014 roku w grudniu, kiedy zapoznałam się z problemem.
problematyką, o której mieszkańcy mówili w pierwszych moich spotkaniach z mieszkańcami miejscowe, a także bezpośrednio też do mnie zgłaszali takie sytuacje, na przykład, że przyjeżdżają ciężarówki z odpadem komunalnym i prosili mnie o to, żebym podjęła zdecydowane kroki. Faktycznie podjęliśmy pewne kroki i tylko dziwię się, przeglądając te wszystkie dokumenty, które mam w zasięgu swoich oczu, kiedy patrzę, że od 2005 roku ten problem jeszcze nie jest rozwiązany i ciągle droga daleka do rozwiązania jest, to czasem to już po prostu opadają ręce. Proszę Państwa, ten problem widział bardzo dobrze i wtedy już bardzo ważne tą degradacją środowiska, działanie firmy, która firmy Victor na naszym terenie. Tu pan ówczesny wtedy, pan starosta Kozaka, poprosił ministerstwo, pracowników ministerstwa, poprzez pana ministra Szyszkę, po to, żeby zbadać te tereny, szczególnie Osowej Sieni, Lewowej Łęki i poprosił ekspertów, żeby wydali w tej kwestii opinię. I proszę Państwa, opieram się swoje to, co mówię, wszystko opieram się na konkretnych opiniach profesorów, którzy zbadali te działki właśnie na terenie powiatu naszego wschodzkiego i wydali opinię na temat rozmiaru ograniczenia wartości użytkowych gruntów rolnych na skutek stosowania komunalnych odpadów ściekowych. Proszę Państwa, najkrótszym skrócie, że tak powiem, ciągle przebija się przy każdej działce stwierdzenie takie, że grunty te nie mogą być już w 2006 roku nie mogą być użytkowane rolniczo i wymagają już rekultywacji. Mało tego, kolejne zapisy tej opinii mówią o tym, że nastąpiło pogorszenie jakości gleby w zakresie nadmiernego nagromadzenia metali ciężkich wskutek aplikacji tych odpadów komunalnych ściekowych na naszym terenie. Też na terenie naszej gminy Przysługowa, w miejscowości Wyszanów i Dryżyna, tylko tam te badania nie były zrobione, natomiast działalność jest ta sama i odpady też pochodzą z tego samego źródła. Proszę Państwa, jakie to metale ciężkie tam przekroczone? Mianowicie nikiel, miedź, tyń, ołów, a także inne. W związku z tym, że doszło na tych działkach do przekroczenia dopuszczalnej zawartości metali ciężkich, wtedy robiący te badania i później przygotowujący tą opinię, formułował kolejny ważny wniosek, że należy te działki w 2006 roku wyłączyć z produkcji biomasy wykorzystywanej jako żywność, zwłaszcza dla dzieci oraz do produkcji pasz, to jest kukurydza. Co proszę Państwa jeszcze? Jest w tej opinii znowu brzmi, że tak powiem, czy brzmi też takie ważne zdanie, które już wtedy powinno dać rządzącym na naszym terenie do myślenia, żeby nie doprowadzić do jakiejś sytuacji, że tak powiem, bomby ekologicznej. Ciągle się mówi o tym, że nastąpiło pogorszenie właśnie tej jakości gleby już w stopniu bardzo dużo. W związku z tym powiem tak, chciałbym przypomnieć Państwu też tym, którzy odpowiadają za produkcję osadów komunalnych, że przepisy ciągle niezmiennie od 2005 roku, tak i dzisiaj, które nie obowiązują, mówią jednoznacznie ustawa o odpadach, że odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych odpadów ściekowych do gleb w
wpływa, proszę Państwa, na wytwórcę tych osadów, czyli bezpośrednio na oczyszczanie. Czyli tu nie może chować głowy w piasek żaden burmistrz, żaden prezydent, żaden starosta. Niestety my ponosimy za to odpowiedzialność. I naszą odpowiedzialnością jest to, komu w tej firmie uczciwej, która też będzie chronić i środowisko, ale też będzie chronić, że tak powiem, nas przed ewentualnymi odszkodowaniami ze strony mieszkańców tych terenów, na których te osady powodowały zniszczenie środowiska, a tym samym zagrożenie zdrowia, życia, a może nawet i utraty, proszę Państwa, wartości tych działek, które się w pobliżu znajdują. Na przykładzie mojej gminy i miejscowości właśnie Drzeżyna czy Wyszano, tam w tym miejscu, gdzie te osady były w największym stopniu, a także w innych miejscowościach, bo wcześniej Burczyny, Tony szły w miejscowości Stary, że w wielu innych miejscowościach, działki w tamtych miejscach mogą bardzo stracić też na swoje wartości. No niestety, to ciągle mija też, proszę Państwa, i ja się nieraz zastanawiałam, dlaczego tyle lat nie można było przez tyle lat tego problemu rozwiązać. Przecież na tych działkach wszystkich wystąpiła, można powiedzieć, szkoda w środowisku, która wynika z zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Od tego są służby. Ja mówię, w pierwszej kolejności gospodarze danego terenu, czyli burmistrzowie, mają obowiązek dbać o to, żeby nie doszło do zanieczyszczenia, czy tym glebę. Ziemia jest naszym wielkim dobrem narodowym, proszę Państwa. Wszyscy znamy gesty naszego wielkiego Polaka, którym się tak szczycimy, którego kochaliśmy, mamy świętego, który przebywając na jakąkolwiek, do jakiegokolwiek kraju, a nie mówię już o polskiej ziemi, zawsze całował tę ziemię. Ta ziemia jest wielkim dobrem narodowym, nie na dzisiaj, ale dla pokoleń, które muszą też i w przyszłości wyżej. Cóż jeszcze bym chciała dodać, proszę Państwa, powiem tak, wracając jeszcze do tej opinii z tego roku, 2006 roku, tam było też takie zapisane, takie ostatnie może, że podsumowanie tych wszystkich działań firmy, która zajmuje się też tymi osadami, że ze względu właśnie na że nastąpiło takie pogorszenie jakości gruntu i konkretnie w wyniku stosowania osady ścigowej i ze względu właśnie na tą utratę możliwości uprawy na cele rolne na tych działach, należało już wtedy kategorycznie zaprzestać stosowania osadów ściekowych oraz rozpocząć rekultywację tych gruntów w celu przywrócenia ich wartości użytkowej, takiej, jaką miały, zanim zastosowano te osady ściekowe. Proszę Państwa, dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem tak. Akurat w powiecie tchowskim, w miejscowości właśnie tam w kierunku Zbarzewa, Osowej Świnki, tam w tym miejscu znajduje się główny zbiornik tych wód podziemnych, który zaopatruje wodę bardzo duży obszar naszego terenu. Nie tylko gmina Szczecinowa, Chowa, ale też aż tam Podleśno, ujęcia wody nasze to właśnie stamtąd pobieramy. I pani geolog, ówczesna wtedy, pracująca w starostwie powiatowej, twierdziła, że w tej całej sprawie też bardzo chodzi o to zagrożenie tych wód
które wszyscy pijemy wodę. Zaznaczyła też ona, że jak to najkrócej powiedzieć, że skażenie tych wód to jest bardzo możliwe, bo tam jest taka, nie znam się na geologii, tylko przypominam sobie wyżej stwierdzenie, że budowa geologiczna tych terenów jest taka, że w ciągu roku do czterech te nieczystości, te metale ciężkie, mimo metalach ciężkich, one mogą przeniknąć do wód, do tego głównego zbiornika, którego my mamy wszystkie ujęcia i pijemy wodę. I takie jednorazowe, już wtedy była taka obawa, że jednorazowe stworzenie tych wód podziemnych może doprowadzić w każdej chwili do sytuacji, że będziemy zmuszeni do tego, żeby dowozić wody mineralne dla ludzi, bo nie będzie można korzystać z naszych ulic. Proszę Państwa, były takie czasy, to wynika z protokołów różnych spotkań, że na te tereny, w okolicach też Starych Drzewie, wywożono po 700 ton tych odpadów na niewielkich tych działkach. Jeszcze wracając do tego zbiornika wodnego, to powiem tak, ten zbiornik na tym terenie, na naszych terenach, którego my się zaopatrujemy wodę, on powinien niestety podlegać szczególnej ochronie. I to powinien wiedzieć zarówno pracownicy sanepidu, pracownicy JOS-u, za to powinien odpowiedzialny być roztropny burmistrz, jeden czy drugi. Natomiast na spotkaniu niedawno, które się odbywały, na spotkania takie właśnie w Lesznie, burmistrz ówczesny mówi, że się tym wolno, mówi, że to jest demonizacja problemu przez panią burmistrz Szyngowy i Skowy, ponieważ on, będąc burmistrzem, ja to cytuję, proszę Państwa, z protokołu, który otrzymałam od pana przewodniczącego do Rady Miejskiej w Lesie, że my demonizujemy ten problem, że on, będąc burmistrzem przez 9 lat i 3 lata za zresztą, no może jeden raz się zdarzyło, że coś się działo. Nie, proszę Państwa, za mojej kadencji, tych 3 lat, to już jechały tony ciężarówek, które właśnie te tereny jeszcze, tym bardziej, gdzie zanieczyszczały. Minęło, proszę Państwa, u Was tyle lat minęło i my ciągle się borykamy z tym problemem. Także nie wiem, czy Państwo macie jakieś... No właśnie, dlaczego tutaj pani poseł mi podpowiada, dlaczego nie można na ukrócić? No pytamy, dlaczego nie można ukrócić? No potrzebujemy wsparcia i wspólnej pracy, wspólnego działania wszystkich służb, zarówno straży miejskiej, burmistrzów, starostów, osoby inspektorów ochrony środowiska. Wszyscy. Tutaj musimy po prostu jedną rzecz. Ale jeżeli, proszę Państwa, dlaczego tak nie jest? Dlatego tak nie jest, że osoby, które były kiedyś odpowiedzialne, wspierają wprost naszego przedsiębiorcę. No jeżeli na tym zostanie... No z tego wynika, że jest niepytalny. Albo myślę, że jest niepytalny. Jest jakoś w jakiś sposób, proszę Państwa, chroniony. Bo jeżeli... Proszę Państwa, ja patrzę tylko z takiego mojego podwórka. No na pewno jest wspierany czasem przez nawet lokalnych też i radnych. Wybiera sobie 2-3 osoby, jakoś śmiało mogę sobie to widzieć. Proszę Państwa, tylko wtedy, w momencie, kiedy zaczęłam się na prośbę mieszkańców, zajęłam się tym tematem, to co się działo? Od razu kup, larum się stworzył, trzeba tą burmistrz odwołać. Były próby podejmowane przez pana przewodniczącego rady, który mieszka na tym terenie, był wielokrotnie, wiele lat radny,
I kilka osób jeszcze. No przecież to do mnie też dociera. Były rozmowy już, żeby mnie jak najszybciej tutaj zrobić referendum. Ze względu na tą postawę, taką niezłomną pani burmistrz Patala. Pani Rowa jest też pan Artur Olszewski, kierownik referatu rozwoju i promocji, jak domowa gminy, w której są składowane tego rodzaju osady, tak? No, powiem szczerze, to są bardzo trudne tematy, tak? Z powodów kilku. Po pierwsze, mamy jedyne w Polsce miejsce, gdzie jest pójście rzeki Bary przy Odrze. To miejsce jest oddalone w odległości około 1,5 km od miejsca, gdzie omawiany tutaj inwestor, że tak powiem, też biznesmen, próbuje cały czas prowadzić swoją działalność gospodarczą. Obszar Natura 2000, obszar przez całego koryta Bary, to jest obszar lęgowy wielu ciekawych ptaków, nawet bociana czarnego, ptaków różnego typu. I jest to przepiękne miejsce, które chcemy wykorzystać dla celów turystyki i kajakarskiej. Zatem cały ten cykl od Milicza do Odry. Bo jest to w tej chwili połączone już z Gminanieszu, która ma sprzedaliśmy przystań kajakarskom, my tego nie mamy. A Wyszarów, ta miejscowość, w której to się odbywa, jest to miejscowość, gdzie przed wojną za czasów niemieckich było sporo miejsce do wypoczywania dla mieszkańców Głogowa. I teraz tak, jeśli mamy takiego pana, który tam będzie wywoził odpady, to w tym momencie nikt tam nie będzie chciał zainwestować, nikt nie chciał tam przyjechać. I jak tu mówić o rozwoju tych małych miejscowości, które będą zapchane, że tak powiem, odpadami z całego regionu. Bo kiedy pani mówiąc mi dopowiedziała rzeczy, że te odpady, które ten pan przywozi, nie są tylko z niej księgowa czy zyskowy, one nie są. Zresztą księgowe już na pewno nie są, kiedyś było. Jeszcze pan też zaopatrywał tą zaczynę. To są również odpady z Głogowa, Radica, Leszna i wielu gmin okolicznych. I czy wobec to my stajemy się takim śmieszowiskiem. Miejscem, gdzie się wszystko wrzuca w jedno miejsce. Zatrucia wody, to jest sytuacja, kiedy był w ostatnim terenie z wodą. Też bym na to zwrócił uwagę. Ileż tam lat temu, właśnie za poprzedniego burmistrza, był wyremontowany stół w miejscowości Bukina. Okazało się, że była błędna technologia dobrana do typu wody surowej. Ta woda zmienia się jest coraz gorsza. Jakaś przyczyna pogorszenia jakości tej wody też musi istnieć. I my nie wiemy na dzień dzisiejszy, bo to ciężko jest teraz przebadać, czy to nie jest właśnie ta działalność tego pana od 2006 roku. Nie potrafimy tego stwierdzić. Problemy gminne i nie tylko. Myślę, że jeszcze wielu mieszkańców gminy, miast, miasteczek, wsi polskich będzie mogło do nas zadzwonić również ze Wschowy, też z Hitzingowej. Telefony do studia 96 655 23 96 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 536 600 200. To jest poza granicą 48 56 655 23 33 lub 23 66. Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Zanim pierwszy telefon, wiemy, że wybory samorządowe już szykowane są, akcje ogłaszane są, kandydaci na prezydentów miast. Pozostaje pytanie do pani mecenas o ocenę tej ordynacji wyborczej samorządowej. Ja myślę, że w ogóle ta nowa ordynacja nie wejdzie w życie z uwagi na różne problemy, nawet na systemy informatyczne, ponieważ ma być zmiana obwodów i tak dalej, czy ten system, nie wiem, czy to jest w stanie, nie znam się na tym, ale nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ogóle taki system przebudować do wyborów. Ale proszę Państwa, ponieważ i Kukiz 15 i inni cały czas mówią, że ten obywatel to prawda nie ma kontroli, nie ma wpływu, jak jestem radny się dostanie, to robi co chce, sobie. W tym przypadku tutaj radni z Leszna PiS-u, którzy wspierają tego właśnie pana bardzo mocno. Jeżeli, proszę Państwa, naprawdę na tych listach nie będą uczciwi ludzie, no to spodziewajmy się, że my to wygramy, tą całą batalię o nasze państwo. To jest batalia o całe państwo. I to musimy sobie zdać sprawę z tego.
dlatego tam muszą być ludzie odpowiedzialni. Ale żeby także można było kontrolować bieżąco, co się w tych samorządach tak faktycznie dzieje, to należy wprowadzić te uregulowania, które już były w ustawie, a mianowicie dopuszczenie do komisji rewizyjnej obywateli z zewnątrz. Mogą to być stowarzyszenia, związki zawodowe różne, ja akurat byłam w takiej komisji wziął i to świetnie zdawało egzamin. Natomiast potem, żeby można było robić, co się chce, w ramach doktryny liberalnej, zniesiono ten zapis z ustawy i ograniczono się tylko do tych radnych. A proszę Państwa, no jest to ogromny konflikt. Musicie Państwo wiedzieć, że tam się rozdziela stanowiska, różne inne rzeczy i ci ludzie wsiąkają w te niestety takie nieuczciwe kwestie, no i potem wykonują polecenia tych, co finansują, no to jest oczywiste, co korumpują, bo tego też jest masę. Dlatego ja mówię, takie spojrzenie z zewnątrz kogoś w tej komisji rewizyjnej byłoby dobre i to by należało wprowadzić, to by była ta kontrola społeczna nad tym wszystkim, co się dzieje w samorządach, bo nie zawsze, proszę Państwa, ustawa o jawności pozwala temu obywatelowi wniknąć w to, co się dzieje faktycznie. Bo też mam taką sprawę, kiedy kolega mi przyszedł, no niezgodnie, nawet był radny, niezgodnie z ustawą przeprowadzony konkurs na stanowisko. Człowiek się szarpie do MSA, a i co z tego, że ma wyrok, że oni mają to udostępnić, no to oni mu mówią, że my płacimy, ale jeśli czyje, nie musi tego wykonać. Musimy mieć kosztów. To my tam, jeżeli chodzi o wyroki administracyjne, nie obowiązuje taka zasada egzekucji jak w cywilnym postępowaniu, no to można sobie po prostu wszystko lekceważyć. I można sobie pisać ustawę o jawności, ale z tego nic nie będzie dla tego obywatela wynikało. Także ja proponuję, to jest proste rozwiązanie, ono było już zapisane, wystarczy spojrzeć w te ustawy, które obowiązywały i to wprowadzić i to by było niezmiernie, tak bym powiedziała, ta otwartość na obywatela. Dlatego nie można pewnych rzeczy wprowadzać ad hoc. Ja mówię, że w całej tej polityce no trzeba trochę finezji. Trzeba trochę przemyśleć pewne kwestie, jakościowo przemyśleć te przepisy, żeby one w ogóle mogły zafunkcjonować. Ja muszę powiedzieć, że nie można iść jak topór nieraz. Przy takim otoczeniu jak jest, no trzeba trochę finezji i trochę zastanowienia się nad tym, co się robi. Dziękujemy. Prosimy. Radio Maria. Halo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Nazywam się Cezary Zdzieński. Telefonuję z gminy Szczytnerowa, z miejscowości Szczytnikowa. I mam takie dwa pytania. Pierwsze to będzie pytanie do pani gminy, która jest odbierana. Tak, pozdrawiam w ogóle ojca Benedykta i obie panie Elżbiety, pana Artura. Pozdrawiamy. Znam wszystkich. To całą czwórkę znam. Takie moje pierwsze pytanie do pani burmistrz. Wspomniała pani o spotkaniu z Radą Miasta Leszna. I proszę odpowiedzieć na takie pytanie, jaką podstawę przyjął wicestarosta Stoczki, jak rozróżnił powiat Stoczki od gminy Schowa. Drugie pytanie będzie do pani Elżbiety Bary. Wspomniała pani o korporacjach, o politykach PiS-u. Chciałbym tylko dopowiedzieć, że zanim pojawił się burmistrz Wadecki, który był przed panią Rangę, był burmistrz Marek Lat, który obecnie jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. I w zasadzie ów przedsiębiorca wtedy wydzierżawił zamknięte wylewisko i wysypisko. I chciałbym pani poseł się zapytać, wspomniała pani o korporacjach. No, taką korporacją, w cudzysłowie oczywiście, jest polityka czy politycy. No przecież oni mają bardzo wielki wpływ. I sam minister Ziobro nie jest w stanie wymienić całej kadry swoich prokuratorów, dopóki nie pomogą mu posłowie lokalni. Naszymi posłami to jest pan Dziewicz Czerwesna i to jest tyle na ten temat.
właśnie w Leśni. To było spotkanie zorganizowane przez radnego pana Piotra Wieskowiaka, który jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury. I na tej komisji to nie była sesja Rady Miejskiej, tylko po kilka razy spotkała się właśnie ta komisja, która właściwie była ustawiona, że tak powiem, na to, żeby nie dopuścić nas do głosu. Te osoby, które chciały i protestowały, żeby tych gmin, chyba tych gminy się przyjmowała, chyba 12 nie było, że tak, żeby jest, nie dopuścić, albo wręcz zrobię wszystko, żeby nie dopuścić, żeby się przyjmowała z tym dziewiczkiem dla chociażby dla Leśna i innych miejscowości. Tak samo pani burmistrz Patalas miała tu stanowczy głos. Natomiast, no niestety, byłyśmy odosobnione. Byłyśmy odosobnione, bo obecny na tym spotkaniu pan wicestarosta. Mam nadzieję, jestem głęboko przekonana i mam głęboką nadzieję jeszcze, że nie reprezentował siebie, natomiast nie reprezentował powiat Tchocki i samego pana starostę Borysze. Bo on po prostu tylko podziękował za zaproszenie i zaprosił do Pchowy na spotkanie wszystkich, nie wiem w jakiej sprawie, czy takie ma zamiar zorganizować i dla kogo. I po prostu, co jeszcze, no tak się tylko umili, nie odnieść się w ogóle do naszych kwestii. Tak jakby no, nie wiedział o problemach. Ja mu tylko przypomniałam, że niestety będąc radną wcześniej poprzedniej kadencji powiatową, to właśnie ta koalicja, ta wtedy rządząca, no niejednokrotnie alarmowała i mówiła o tych sprawach. Natomiast w tej chwili nabrał wody i na pewno nie reprezentował ani gminy Szczytyngowa, ani gminy Szkowa i wsparcia żadnego nie mieli. No niestety, przykro, wręcz odwrotnie, czuliśmy się bardzo źle, bo te osoby, które coś mają do powiedzenia, na przykład obrony środowiska, wiedzą dużo o działalności firmy, jak pan Jacek Matuszewski z Leśna w Wiosiu. My byliśmy atakowani. Starosta Leszyński, który nie chciał wydać decyzji dla pana starosty, my odczuliśmy to jako linz przygotowany dla tych, którzy w ogóle się odzywają. Mało tego, w tych spotkaniach przyczynił burmistrz Bardecki, który przyjechał razem. Zdjęcia, nie wiem, czy były pokazane, mamy te zdjęcia, mamy protokół tych spotkań. Przyjechał razem z panem Stylianem Starką i też zabrał głos, i tak jak już wcześniej mówiłem, że on w czasie swojej 9-letniej kadencji zastępcy, raz tylko słyszał, że może gdzieś były jakieś tam drogi, coś tam mieszkańcy czuli, ale jest to przeze mnie i przez mieszkańców i przez szkoły, że jest to problem, jest to demonizacja problemu. Także, że no tutaj po prostu wszystko widać było jak na dłoni, mamy protokół jest wyglądu, zapraszam pana też z urzędu, że ma pan wypowiedzi wszystkich osób. Także wsparcia nie było żadnego, wręcz odwrotnie, uśmiech, tylko zaproszenie, podziękowanie za zaproszenie. Takie było wsparcie właśnie pana wicestarosta. Nie wiem, czy wystarczająca. Dziękuję. To jest taki problem, że no, oczywiście w każdym ugrupowaniu znajdują się ludzie, no, którzy potem w trakcie swojej działalności pokazują, jakie mają oblicze. I naprawdę, no, nie potrzeba nowych ordynacji, to potrzeba na listach uczciwych ludzi. Jeżeli oni będą i oni będą w tych samorządach funkcjonowali, to nie będzie tak jak pan starosta Tchowski, który przyczyła zastępcę i mówi, że problem nie jest, problem jest. To on nie dba o tych swoich, bo to także są jego mieszkańcy. To nie jest, on nie jest wyłączony z tego. To jest problem gminy, ale jego problem również, prawda? I proszę państwa, żeby dwóch radnych szkalowało urzędu,
proszę Państwa, co Pan jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Jak to jest powodem polityków, biznesu i innych, prawda, urzędów? No mafia, proszę Państwa, to się nazywa. I takich przykładów, jak widzimy, w Polsce jest więcej. Dlatego ja mówię, chcąc mieć zaufanie, o te kwestie na dole również trzeba dbać. Bo to jest ważne, bo ci ludzie kartkę wyborczą także niosą przy głosowaniach do parlamentu. Rozmawiamy dzisiaj o problemach gminnych i nie tylko. Naszymi gościnami jest senator Elżbieta Barys, ponadto Elżbieta Ranek, burmistrz miasta i gminy Szlichtyngowa oraz Artur Łyszewski, kierownik reparatorów wojskowych i gminy Szlichtyngowa. Radio Maria, halo. Król nam Chryste, Jerzy, Włodzie Zachodnie, Pomorskie. Prosimy Pan. No jeśli chodzi o ten problem, pani burmistrz, to jest problem ogólnokrajowy. Jeśli chodzi o w ogóle o odpady w Polsce, o kartę, czyste prawo, które przewiduje, jak te odpady mają. Przecież te odpady gmina im przekazuje. Oni za to olbrzymie pieniądze kasują i w ten sposób utylizują, zakażają środowisko. Ja mam taki konkretny problem, rozwiązanie tego problemu. Nasz zespół naukowy zajmuje się takimi właśnie rzeczami. Na bazie polskich winoprzymiarów z Pacem Kuminowym jest sprawa teraz jak głęboko i ile. To nie są olbrzymie nakłady, ale to wszystko idzie zrekultywować i to w bardzo szybkim czasie. Podam telefon, przyjedziemy, wyznaczę nam pani burmistrz jakąś tam działkę starową czy ileś. Zrobimy badania i będziecie widzieli, że można bardzo szybko. Natura. Panie, nam prosimy o kontakt oficjalny z Gminą Szlichtyngową, dobrze? Dobrze, dobrze. Do pani burmistrz nie ma problemu. Ja będę dzwonił, przedstawię materiały, możemy naprawdę zaradzić. Bo to jest coś zagrażającego, jak te rośliny później z tymi metalami ciężkimi. Panie Jerzy, zadanie to pytanie. Tutaj też taki konkretów, ponieważ tutaj to pytanie też zadam zarówno pani mecenas, i pani burmistrz. Bo mówimy o konkretnych szkodach środowiskowych. Tak. Teraz pańska propozycja jest skierowana naukowo-badawcza do pani burmistrz. I teraz czy to mieszkańcy tej gminy z tych podatków, które otrzymuje pani burmistrz, mają zapłacić za rekultywację tego, prawda? To trzeba wspólnie z ministrem Krzyszko opracować cały program. Na to powinno się środki znaleźć. To nie są olbrzymie jakieś astronomiczne kwoty. Ja rozumiem, ale jako taki samorządowy zapis pieniędzy z podatków, zastanawiam się, dlaczego one mają z budżetu chociażby centralnego, czy jakichś innych środków, skoro na dewastacji środowiska w sposób konkretny dorobiła się konkretna firma, konkretny to jest sprawa karna, ojcze. To jest sprawa karna, to trzeba teraz wyegzekwować i tak dalej, to będą wieki, a ziemia jest skażona i ona nie... Trzeba najpierw zaradzić, a